krajów, ale I świata. And these divisions stop not only the development of the countries, but also the development of the world. Wielki sukces tego pokolenia. A great success of this generation. Ale jak mówiłem, od razu pojawiły się nowe wyzwania. But as I have mentioned before, new challenges arise. Popatrzmy na Europę. Let's look at Europe. Była bardzo podzielona na bardzo dużo krajów, nawet niektóre były małe, ale bogate. Europe was divided into many different countries. Some of them were small, small but rich. Ale każdy kraj sobie wyprowadził, każdy kraj miał swoje rozwiązania, a nawet swoje religie, wiarę. But each country dealt with its own issues on its own. They had their own beliefs, they had their own faith, but they have their own solutions. I to się zamykało w obrębie granicy tego państwa. And all this was contained within the borders of those countries. Zapewne wiecie, w Europie znosimy granice między państwami. And as you are well aware, we are removing the borders in countries in Europe. Wprowadzamy jeden pieniądz, euro. We're bringing one monetary unit, the euro. Idziemy tą drogą, ale jest pytanie, czy to jest ta droga będzie z wielkim zwycięstwem. We've chosen this path and we're taking this path. However, our question is it the right path? Will it lead us to the victory? Kiedy właściwie nie mamy wspólnego fundamentu. Where what's most common, we do not have a common foundation. We do not have a common element. Kiedyś Europa miała fundament chrześcijański. Years ago, Europe would have the Christianity as their own foundation. No, ale daleko odrzuciliśmy. But we disposed of it. Po tym weszły ideologie. Later on, we had the ideologies. Komunistyczne I inne. Communist and other. A na dziś właściwie jesteśmy bez fundamentu. And today, looking at, we actually don't have a foundation. Czy można budować wielkie dzieło bez fundamentu? Can you create a great piece of work without a foundation? Te pokolenie zwycięskie ma największą szansę na pokój, na rozwój, na dobrobyt. This generation, this victorious generation, has the greatest chance to achieve peace worldwide. Ale musi dokonać poprawek I systemów I programów. But it has to take into account and correct existing programs and existing beliefs. Pytanie jest, no jaki fundament wprowadzimy, aby się dobrze porozumiewać w państwie Europa? So the challenge for us is to what foundation should we all be going to so we could have a good communication in the country of Europe? Właściwie naprawdę budujemy Stany Zjednoczone ze wszystkich państw europejskich. Because truthfully speaking, we are building the United States within all European countries. No ale jest to pytanie, no jaki fundament? But the question still poses, what kind of foundation are we using? Połowa ludzi mówi, postawmy na wolności. Half of the population says, let's choose freedom. I wolny rynek. Freedom of trade. I prawo niech trzyma taki system. And let us have the laws that will maintain that system. Druga połowa odpowiada, nie, musimy postawić jednak na fundament oparty na wartościach. No, and the other half says no, we need to choose the foundation that it's with our beliefs and our faiths, with our challenges. No tak, te wartości trzeba uzgodnić, bo każdy ma trochę inne wartości. So we have to come into agreement which values are we choosing, because everybody has a different values. A więc właściwie jesteśmy w momencie wielkiej dyskusji. So we're at the point that we have a great discussion going on. Najpierw było słowo, a słowo ciałem się stało. First there was a world, and the word turned into the body. Ja głęboko wierzę, że uda się wydyskutować pomysły, jak zbudować fundament. And I deeply believe that we will be able to discuss and to come to agreement how to build that foundation. Gdyby to nam się udało jak najszybciej zrobić, if we are able to achieve it as soon as possible, wtedy by się pojawiło pytanie, no dobrze, ale jaki system ekonomiczny pod te państwa Europę, a jutro pod globalizację? The next question we will be challenged with is, okay, we have our foundation, so what type of system will we choose to have it today for Europe and then tomorrow for the globalization of the world? Mnie zapraszają wszędzie, gdzie są większe konflikty w świecie. I'm invited to places where there are stuck with major conflicts in the world. Jako rewolucjonista. As a former revolutionary.
I muszę powiedzieć, szanowni państwo, wszędzie, a nawet w Stanach tu były jakieś takie konflikty, wszędzie były dwa postulaty na pierwszych miejscach. And I have to admit that wherever I was going, even right here in the United States, where there was huge conflict, there are always two questions posed. Pierwszy postulat był, nie chcemy systemu ekonomicznego takiego dzisiejszego kapitalizmu. Nie chcemy. The first question and demand was, we do not want such an economic system that's existing right now. A drugi był natychmiast, nie chcemy takiej demokracji, jak dzisiaj obowiązuje w świecie. And the second was, we do not want such democracy that rules the world today. Muszę powiedzieć, że w pierwszym momencie byłem przerażony. And I have to admit, at first I was really petrified. Wszędzie w świecie te same dwa postulaty. Because worldwide you come to the same questions everywhere. Więc myślałem sobie, tu grozi nam rewolucja światowa. So I thought, we are at the beginning of the world revolution. Ale kiedy posiedziałem dłużej w tych między strajkującymi, once I spent a little bit more time with the striker participants, okazuje się, że nie jest tak źle. It turned out it's not really that bad. W kapitalizmie, czy w pretensje do kapitalizmu, nikt nie podważa gospodarki wolnorynkowej. With, while challenging the capitalism, no one is challenging the freedom, the trade, the freedom of the trade. I nikt nie podważa własności prywatnej. And no one is questioning private property. A więc ponad 95% kapitalizmu zostaje. So I could say that about 95% of the capitalism would remain. Jest pretensja do poniżej 5% w tym rozwiązaniu. In this solution we have about 5% or so of the challenge and the questions. No, znów jak się przyjrzymy tym pretensjom 5%, okazuje się, że to przy stole można to załatwić. And if we take a closer look at those 5% questioning, those challenges, once we have conversation at the table, you come to a solution that you actually can come to an agreement. Ale trzeba usiąść i poważnie przyjrzeć się, jak to zrobić. However, you have to have a sit down, you have to have a talk, and take a serious look how to resolve it. Podobnie jest z pretensjami do demokracji. And similar issue is with the challenges of the democracy. Pretensje są właściwie w trzy tematy ułożone. The arguments against the democracy are, you can divide them into three separate topics. Pierwsza pretensja jest to, że politycy mają za dużo kadencji. The first one is that the politicians are elected for too many terms. Wręcz żądają jedna kadencja dla polityka. And I can hear the argument, people are asking them, they're asking one term for a politician. No najwyżej dwie, nie dłużej. Maximum two, no more. Dopuścić innych ludzi do demokracji. So you can let others into the democracy. Druga pretensja jest do tego, by zmniejszyć progi wyborcze. And the second challenge is to lower the entry levels into the elections. Wielu dobrych, mądrych ludzi nie może się przebić, bo nie ma zaplecza wielkiego. Nie są znani. Many smart and devoted people are unable to reach their election status simply because they're not known well enough. Przeciwnicy mówią, że zmniejszymy procenty, to będzie rozdrobnienie. And people who are against it, they say, well, if we lower the percentages, we'll go into smaller divisions. Ale to nieprawda, bo jakby nam nie można zmusić, że kiedy już zostałeś wybrany, to musisz stworzyć większe grupy. But I don't believe so, because I believe that if you have rules in place, then you can say that once you are chosen, once you are elected, you have to create a larger group to participate. I trzecia pretensja jest o to, że nie są czytelne finansowanie. And the third question and challenge towards the democracy is that there is no transparency in finances. No, macie komputery, macie internety, dziś można każdy cen zobaczyć, jak on chodzi. We have computers, we have technology, you are able to trace every penny where it's spent. Jeśli poprawimy te trzy elementy, to demokracja uzdrowi się. Once we fix all those three challenges, I believe that democracy will be cured. A jeśli nie zrobimy tego, to podejrzewam. However, if we don't fix it, I believe that że coraz więcej głosu będzie miała ulica w wyborach. More and more power will go to the street during the elections. Że na zasadzie sprzeciwu będą dziwni ludzie wygrywać wybory. And just the contrary, we'll have strange people winning the elections. No, macie i w Stanach takie przypadki. And you have such examples here in the States. Oczywiście we Francji, ale we prawie w
In France, almost won the elections. W Polsce też dziwny układ leży. We have a strange situation in Poland. W tym pokoleniu musimy się zastanowić i nanieść te poprawy. That's why in this generation, during this generation, we have to really think hard about it and make those changes. A jednocześnie posługując się często demokracją, prawami, and at the same time using the democracy, using the proper terms, nie możemy zapominać, że demokracja składa się z trzech elementów. We cannot forget that it takes three elements to create democracy. Pierwszy element demokracji to prawa, konstytucje. The first section is the laws and the constitutions. I one albo ułatwiają organizowanie się, albo przeszkadzają. And those either make it easier to exist, or they're in a way of the existence of democracy. Drugi element, czy ludzie wchodzą w demokrację, czy chodzą na wybory, czy organizują się. The second one is whether the people participate into democracy, whether they do go to elections. I trzeci element to grubość książeczki czekowej w skali masowej. And the third one is the thickness of your checkbook, global-wise, world-wise. Ludzie biedni tam w demokrację nie patrzą. Because poor people do not look at democracy. Boją się o pracę i nie walczą o swoje prawa. They're afraid to lose their jobs, so they're not fighting for their rights. Ja często słyszę o demokracji, dlatego postanowiłem wymyśleć wzór, żeby zmierzyć, gdzie jest demokracja. I think deeply about the democracy and I try to come up to a solution, I come up to an equation. Where is democracy? Zapamiętajcie, że wzór, abyście chcieli zmierzyć, jeśli państwo demokracji, to podstawcie wzór Wałęsy. So please remember my formula. If you want to change some democracy in some country, just think of Wałęsa's formula. Zgodnie z tymi trzy podziałami, które wyliczyłem, a więc prawa, ludzie, którzy angażują się i grubość książeczki. According to those three divisions that I just mentioned to you, so the laws, the people who are participating, and how deep are your pockets. Dałem po 30% na każdą tą działę. I gave 30% to each of those sections. A 10% na rozkosz. And then 10% is just to go somewhere. Zmierzmy demokrację na przykład w moim kraju, w Polsce. So let's measure the democracy, for example, in Poland. Pierwsze 30% mamy, ja to sprawdziłem, bo byłem prezydentem. We do have the first 30% and I've checked that myself because I was a president. I prawo mi na to pozwoliło. And the law allowed me. Tylko, że ludzie muszą wybrać. However, the people have to elect you. A to inny problem. That's a different problem. Z drugim elementem 30% aktywność ludzi, udział ludzi, no tu jest kłopot. Well, with the second part, the second 30%, with the people's participation, we have a little bit of challenge. It's a little bit difficult. W ostatnich wyborach było poniżej 50% ludzi brało udział. During the last election, we had less than 50% participating. W poprzednich 35%. The prior to that, with 35%. A więc jak tu mamy pierwsze 30%, mamy, tak w drugim mamy poniżej połowę, a więc 15%. So we have that 30% here, and the second one we have less than half, so we have about 15%. Jeśli chodzi o następne 30% grubość książeczki czekowej, to w Polsce jest około 5% ludzi, którzy mogą się postawić. And looking at the last section, that 30% of how deep are your pockets, how thick is your checkbook, we only have about 5% of people who can actually stand up. A więc praktycznie w Polsce jest poniżej 50% praktycznej demokracji. So you can say, you can come to a conclusion that in Poland you have less than 50% of true democracy. Jak chcemy poprawiać demokrację, to musimy wiedzieć, który element należy poprawić. And if we want to fix the democracy, we need to know which element needs to be focused on. Czy prawo? Whether it's the laws? Czy ludzi zachęcić, żeby byli czynni, żeby chodzili na wybory, żeby się organizowali? Whether to encourage people to participate more, to come to the elections, to allow them to organize themselves? Czy pomyśleć, że jak, żeby byli bogatsi? Or maybe to come up with a solution how to make them rich? I wreszcie nawet w Stanach na tym wzorze sprawdzić wielkość demokracji. And I believe that you can check, according to my formula, you can check your democracy here in the States. Choć Stany nie są dobrym przykładem do pomiaru. Although I wouldn't say that the United States is a good example to check your democracy status. Ja kiedyś na jakiejś uczelni byłem u was i zacząłem tak rozmowę. When I was at one of the universities down here in the States, I started a conversation like this. Słyszałem, że u was jest demokracja. I've heard you have a democracy here. Więc przyjechałem zobaczyć, jakby w moim kraju zbudować demokrację na wzór waszy. So I came here to check to see how could I build, how we could build democracy in my country.
I zadałem pytanie, jest u was demokracja? So I asked the question, do you have democracy here? Odpowiedzieli mi tak, and jest. The answer was yes, yes we do. To z tego rozumiem, że każdy z was może być prezydentem. So my understanding is that each and every one of you could be a president. No tak, każdy. The answer was yes, of course, everybody. Ale słuchajcie, ja słyszałem, że jak kandyduje, to musi być 100 milionów Polaków. But listen, I've heard that when someone is a candidate for the president, he has to have $100 million. A kto z was ma 100 milionów? Which one of you has $100 million? No one. Nikt z was nie może być prezydentem. So none of you could be a president. Co to za demokracja? To jest demokracja domarowa. What kind of democracy is this? This is a dollar democracy. Oblaczyliście. Oblaczyliście na mnie. They were offended with me. And they wanted to get me. But I quickly corrected myself. And I said to them, you do have democracy, however it's placed somewhere else. Każdy prowadzacz, każdy właściciel broni różnych praw swoich. Every business owner, every private business owner, every single person defends their own rights. Więc można w taki sposób demokrację mieć, a można mieć przez układy polityczne. So you can either have a democracy defending your rights, or you can have a democracy by fighting your political. Który model jest lepszy, trudno powiedzieć. Which one is better? It's really hard to say. Gdybyście mi dali swoje dolary, to bym wybrał was. If you would give me your dollars, I would choose you, of course. Ale to niemożliwe. But it's impossible. Szanowni Państwo, to tyle tytułem wstępu chciałem powiedzieć. Ladies and gentlemen, so this would be my pre-speech to you. A chciałbym teraz wejść z wami na dyskusję, bo tematu jest tak dużo, że nie mogę wybrać, które was interesują. And I would love to have a discussion with you, since there are so many broad topics that we could discuss, so I don't know which ones you're interested in. Więc proponuję dyskusję i bezpośrednie odpowiadanie na wasze zainteresowanie. So if you allow me, we'll have a discussion and I will answer your questions, whatever interests you. A jak nie chcecie, to ja będę monologował. But if you want, then I can keep going, I can keep talking monologue. But I have to warn you that the monologue could be boring. Jeśli wybierzecie monolog, to ja wstawiam dwa warunki. And if you choose the monologue, I have two conditions. Jeden warunek to nikomu nie wolno wyjść, bo ja nie znoszę monologować do pustej sali. The first one is no one is allowed to leave because I hate to speak to an empty hall. I drugi warunek to zasypia i chrapie, to dalej, bo mnie to przeszkadza. And the second one is if somebody falls asleep and starts snoring, please move out because it bothers me. Everything else is allowed. Więc czekam na podniesioną rękę, ale monologuję, bo szkoda czasu. So I'm waiting for you to raise hands, but I keep continuing my monologue, because I don't want to waste time. Szanowni Państwo, polskie zwycięstwo mówi... Ladies and gentlemen, Polish victory says... ...że wartości w walce, ale i w budowaniu, to podstawa zwycięstwa. The challenges and the values in our fights are the basis for existence. Nie wiem, czy pamiętacie sytuację, kiedy walczyliśmy, a ja stałem na czele tej walki. I don't know if you remember the situations when we were fighting and I was the leader of that fight. W Polsce było ponad 200 tysięcy żołnierzy sowieckich, którzy nas pilnowali. We had over 200,000 of Soviet army that were watching us. Na około Polski było ponad milion żołnierzy sowieckich. And Poland was surrounded with about a million of Soviet soldiers around the borders. I po cichu silosy nuklearne rozstawione. And quietly, the nuclear plants were put around. Pytaliśmy wtedy wielkich tego świata, prezydentów, premierów, królów. So we would question the great leaders of this world, the presidents, the kings. Czy jest szansa urwać się Sowietom? Is there any chance for the Soviets to czy wiecie Państwo, że nikt nie dawał nam szansy? Do you know that no one gave us a chance? Tylko wojna nuklearna może zmienić ten świat, tak mówiono mi. They were saying only nuclear war could change this world. A ja wierzyłem, że jest taka możliwość. But I believed that there is a chance. Wszyscy się pomylili, nie dając nam szans. And everybody was wrong, not giving us the chance. I patrzcie, co się stało. And look what happened. Do końca zbliżała się druga tysiąclatka chrześcijaństwa. We are almost at the end of the second millennium of the Christianity. Świat był bezradny. And the world was hopeless. I w tym momencie Polak zostaje papieżem. And at that time, a Polish priest becomes the pope. Po roku od wyborów przyjechał do Polski. He visited his homeland within a year of being elected.
cały świat zwrócił uwagę na Polskę, co się w tym komunistycznym państwie dzieje. All of a sudden, their eyes of the entire world are looking into Poland. What is going on in the communist country? Prawie cały naród brał udział w spotkaniach z Ojcem Świętym. Almost the entire nation would participate with meetings with the Pope. Oczywiście w różnych miejscach. Of course, at different places. Nawet komuniści, policja polityczna nauczyła się robić znak Krzyża Świętego. Even the communists and the communist police have learned how to make the cross sign. Słów się nie nauczyli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale krzyż był. They never learned the prayer, however they did 1, 2, 3, 4, made a cross. My wielu tych ludzi znaliśmy. And we knew a lot of these people. Patrzymy, co oni wyprawiają. We're looking at them, what are they doing? Doszliśmy do wniosku, że to nie komuniści, to rzadkiewki, na wierzchu czerwona. And we came to the solution that, you know what, these are not real communists. They're radishes. They're red on the outside, white on the inside. Przestaliśmy się tego bać. And we stopped being afraid. A jeszcze Ojciec Święty powiedział, nie bójcie się, zmieniajcie oblicze ziemi. And the Holy Father said, do not be afraid. Change the face of this world. Ojciec Święty nie robił rewolucji. The Holy Father did not lead the revolution. He didn't make the revolution. Ale nas zgromadził w jednym miejscu dużo. But he gathered a lot of us in one place. Bo wcześniej mówiono nas, że nie ma w opozycji, wszyscy popierają komunizm. Because we were told that no one's going to support you, everybody's in the opposition, no one will support you. A jak zrobiliśmy jakiś przeciw, zgromadziliśmy się, to oni to rozbijali. And once we were protesting, once we were gathering, they would dismiss us, they would just turn us away. I wyśmiewali nas. And they would laugh at us. A ile was tam było na tym proteście? How many people actually participating in those protests? A co wy reprezentujecie? What are you representing? I załamali naród. And they broke the nation. I przestaliśmy wierzyć, że jest możliwa wolność. And we stopped believing that freedom is possible. A jak zobaczyliśmy, ilu ludzi jest na spotkaniu z Ojcem Świętym. And once we've noticed how many people are present at the meetings with the Holy Father. Uwierzyliśmy w moc. We believed in the power. Szczątkowe organizacje opozycyjne przejęły te zgromadzenia. The fragmental opposing organizations took over these gatherings. Poprowadzili do boju. And they led them to the fight. Oczywiście temu wszystkiemu przyglądali się Sowieci. And of course the Soviets were watching it. Wpadali w panikę. They were panicking. 50 lat komunizmu, a oni się nauczyli modlić dobrze. 50 years of communism and they've learned to pray very well. I panika coraz większa. And the panic would spread greater and greater. Ktoś chciał zabić Ojca Świętego, jak pamiętasz. Someone tried to assassinate the Holy Father, if you remember. Ale wtedy się okazał nieśmiertelny. But it turned out he was not. Przeżył zamach. He survived the assassination. They were not able to kill him. Panika jeszcze większa. The panic was even greater. I wtedy przypomniano sobie w Sowietach, że jest taki niezaduży sekretarz, który mówił, że w tej sytuacji trzeba reformować komunizm, bo po upadku. And the Soviets remembered all of a sudden that they do have a very minor man, a very small man, a secretary, that says that you have to reform the communism, because if you don't, it's going to fall. On zaproponował perestrojkę własność, jak pamiętasz. And if you remember, he was the one that proposed perestrojkę and własność. Był przekonany, że wyremontuje komunizm. And he was sure that he's going to reform the communism. Oczywiście ja i wielu wiedziałam, że to się nie uda, bo komunizm jest niereformowalny. And of course, myself and everybody else knew it, that it's not possible because you cannot reform communism. Więc go bardzo zachęcaliśmy, prosiliśmy, reformuj. So we would encourage him very deeply, we would clap, we would applaud him, go ahead, reform it. Powiedzieliśmy, że wyjmie pewien element i to się przewróci na niego. Because we knew that once he pulls a certain element out, it's all going to fall on him. I tak się stało. And that's what happened. Nie uratował Związku Radzieckiego. He didn't save United. Nie uratował komunizmu. He didn't save the Soviet Union. He didn't save the communism. Nie uratował Układu Warszawskiego. He didn't save the Warsaw Pact. W tych dużych sprawach wszędzie klęskę boli. All those big issues, he lost at every single one of them. Ale po co ja Państwu mówię o klęskach? But why am I talking about the losses? Otóż mówię Państwu dlatego, że w tym naszym teraz budowaniu to nieraz my też klęskę poniesiemy. I'm referring to the losses simply because during our constructions and our building, we will face certain losses too. Wielu nie wierzy, że zbudujemy jedność europejską. Many people don't believe that we will be able to create European Union. Wielu uważa, że globalizacja jest niemożliwa. Many people believe that globalization is impossible. Ale nie zrażajcie się klęskami. But please do not be afraid, do not be put off by the challenges and losses. Dostał za to klęskę Nagrodę Nobla.
Because you know, the one that lost actually was awarded a Nobel Prize. On zaklęcie, ja za zwycięstwo Nobla w jednej sprawie. He got the Nobel Peace for the loss, and I got the Nobel Prize for the peace. Two birds with one stone. Nie zarzajcie się klęskami. So don't be afraid. To zawsze będzie zauważona i docenia. Because if the loss is in a particular good way, in a wide way, it will be noticed. O, jest, proszę bardzo. I'm waiting for those questions, yes, go ahead. Nie ma złych pytań. There are no wrong questions. Czym trudniejsze, to lepiej dla mnie i dla was. The more difficult is better for me and for you. Bo na pewno znajdziemy rozwiązanie. Because I'm sure we'll come to a solution. Ja wtedy jedę na jedną salę i popisuję się, jaki mądry jestem. And then I'll go to a different call and I'll be a show of how smart I am. Proszę o trudne pytanie. So go ahead, give me a difficult question. Pytanie może nie będzie trudne, panie prezydencie. Natomiast wspomniał pan o fundamencie, który chciałby pan nową Europę budować. Jak pan widzi fundament między nami katolikami, a zalewem islamizmu, który wchodzi do Europy? Odpowiadam. You mentioned, Mr. President, about the fundament that you wanted to use to build a new Europe. How do you see the fundaments between us, the Catholics, and the new Islamic waves coming into Europe? Szanowni Państwo, jak mówiłem na początku, świat był bardzo podzielony i niebezpiecznie podzielony. Ladies and gentlemen, as I have mentioned before, the world was divided, and it was divided in a dangerous manner. I z tych podziałach, bijatykach, wojnach, nawet religię używaliśmy do walki. And during those divisions, during those fights, we also, unfortunately, used the religions in the fight. Doprowadziliśmy do takich podziałów, że dzisiaj łączenie jest niemożliwe. And we led to such divisions that right now, reconciliation and putting together is almost impossible. Ale jeśli wytrwamy w tym budowaniu pokojowym, to co teraz się dzieje? But once we'll be persisting in the building and recreating, looking at what's happening right now, 30 do 50 lat. Within 30 to 50 years, religie wrócą na swoje pozycje. I believe the religious will go back to their original places. Świadomość społeczna się podniesie. And the mental perception of the world will change, will improve. I wtedy wszyscy zauważą. And everybody will notice, że Pan Bóg we wszystkich religiach to ten sam Pan Bóg. That the God in every religion is actually the same God. On się nie różnie nazywa, to ten sam Pan Bóg. He may have different names, he may call different names, but it's the same God. Tylko za dużo nauczycieli od religii. But we have too many religious teachers. I często niedobry. And sometimes not very good ones. I oni poodpadają. And those are the ones that will leave. I będzie pokój, będzie spokój, nie będzie takich podziałów jak dzisiaj. And we will have the peace, we will have the quiet, and there will be no division such as we face today. Wytrwajmy w pokojowym budowaniu. Let's persist in the peace. Siadajmy, szukajmy rozwiązań. Let's have the sit-downs, let's have the talks, let's have the solutions. Poprawimy bardzo mocno świat i życie nasze. Let's search for the solutions, because we will improve our, the world, and we will improve our lives. Następny. Next question. Hello, we're very honored, Nomura, to have you here. You have been an inspiration to the world and to all of us. I'm a 1982 graduate from Florida International University, and your inspiration has carried every democracy around the former communist system. And wanted to ask you with particularity, since I know you were the inspiration of solidarity and how that movement became one in Poland and therefore yet later as the influence of Europe, do you see anything that may be similar, that may occur in a country somewhat, if you see the difference, like Cuba maybe, for instance? Szanowni Państwo, jak wiecie, system ten szczęśliwości komunizm nam narzucono po wojnie. Ladies and gentlemen, as you know, that happiness of communism was forced upon us after the World War. Wiecie, co są Polacy. And you know how Polish people are. Dumni, demokratyczni. We're proud, we're democratic. Gdzie dwóch Polaków, to trzy partie są well, polityczne. Two Poles, we have three democratic parties. A nam narzucono jedno. And they forced us with one. Sam Stalin się śmiał, że im się udało Polaków narzucić. Stalin would also have a good laugh saying that he was able to force Poland with the system. I mówił, komunizm na Polakach leży jak polskie siodło na świnie założone. And he would have a saying that the communist fits the Polish people just like the saddle, horse's saddle put on a pig. I musieliśmy 50 lat chodzić w tym siodle.
And for 50 years we were forced Ale to walk in that nigdy się nie poddaliśmy. But we never gave up. Zaraz w latach 40, zaraz po wojnie z bronią w ręku walczyliśmy. Quickly, right after the Second World War, in the 40s, we would fight using our guns. Potem 50, 60 robiliśmy strajki i na ulicę wychodziliśmy. 50s and 60s, we would have strikes and we would go to the streets. Wszystko to stłumiono nawet krwawo. And everything was squashed, bloodily squashed. Ale na zasadach prób i błędów doszliśmy do pomysłu solidarnościowego stania. But during the intermission, we have come to a solution. We have come through the strikes to the solution. Solidarność to prosta filozofia. Solidarity is a very simple philosophy. Nie możesz podnieść ciężaru, no to doproś paru i podnieś. If you cannot lift the weight, ask a few people more to help you out, and then you'll be able to lift it. Wtedy był duży ciężar. At that time we had an enormous weight. Związek Sowiecki i komunizm. The Soviet Union and the communism. Dlatego musieliśmy mocno się zorganizować w całym kraju. That's why we had to be close together. We had to be gathering together. We had to entice the entire nation. To prosić Stany Zjednoczone i inne państwa. Ask of the United States for the help and other countries. I wspólnie nam się udało ten ciężar podnieść. And together we were able to lift that enormous weight. No ale tylko się udało podnieść i wyrzucić komunizm. However, as soon as we were able to lift it and throw it away, trzeba było zacząć budować demokrację. Once we threw it into communism, we had to start building trzeba democracy. Trzeba było odejść od monopolu. And we had to leave the monopoly. Nawet monopol Solidarności byłby w czasie niedobrym rozwiązaniem. And I would say that even the monopoly of solidarity would not be a good solution at the time. Musieliśmy się podzielić na partie, na różne grupy. We had to divide ourselves into parties and different groups. Mnie się płakać chciało. I was ready to cry. I had such a big, great organization. Musiałem się opowiedzieć za podziałami. And I had to vote for the divisions. I wiedziałem, że w każdej partii nie będę szefem. And I knew that I won't be the chief of every single party there. Że urośnie wielu szefów. That there will be many other chiefs. I będą przeciwko mnie występować. And they will be against me. They will speak against me. And up until now, they do speak against me. No, ale trzeba było się z tym zgodzić. But I had to come into agreement with that. Ale zgubiłem pytanie. But I lost your question. Oczywiście, jak mówiłem, ciężary są różne. As I have mentioned before, the weights are different. I do tych ciężarów trzeba się organizować. And you have to be organized in order to be able to approach that weight. Ciężary są w mieście. Some weights are in the cities. W państwie. In the countries. W Europie, in Europe, ale i globalnie. But also global-wise. Pod to wszystko należy się organizować i rozwiązać i podnosić ten problem. And in order to be able to approach it, we have to be organized and we approach that particular way, an issue. Także wierzę w nowe solidarności. So I believe there will be new solidarity movement. To już to odpowiedziałem następnie. I think I answered your question, so you can have a next one. Następnie, tak po tempo czasu. Speak up, we don't want to lose time. Kto kieruje tym? Who's the leader here? Who's in charge? Demokracja, znaczy wszyscy. Democracy, so everybody, right? Proszę. Mr. President, how are you? My name is Michael Germanowski. I was born in Ukraine, so I experienced Soviet Union a little bit on myself. With your experience with Soviet Union, fighting Soviet Union, so on, my question is socialism. My question is, in today's world, the Russian Federation, considering recent statement by Prime Minister Medvedev saying that the new Cold War is upon us and so on, how do you see the difference between the Russian Federation today and the Soviet Union? Co byśmy nie powiedzieli, to i Rosja dość daleko zmieniła się. Well, whatever you can say, I believe that even Russia has changed very far and very, very, very much. Oczywiście ciężko jest, kiedy było się mocarstwem, zmniejszać się. It is very difficult, once you are a superpower, it's really hard to get smaller. Wielu tęskni do odbudowania. And many people long for those rebuilds for that time. To po pierwsze. Po drugie, the first one, that's the second one. Mentalnie Rosja jest spóźniona gdzieś 30 lat do Europy i do świata. I would say mentally, Russia is about 30 years behind the Europe and behind the world. Nie technologicznie, mentalnie. Not technologically wise, but mentally. Tam nigdy nie było demokracji. There was never democracy over there. Tam bardzo dawno nie było gospodarki wolnorynkowej. For a very, very long time, there was no freedom of trade. Tam mało kto wierzy, że to jest dobre.
And not very people, not many people would believe that this is a good solution. So. Stąd stosują rozwiązania, które my 30 lat temu stosowaliśmy. So that's why they're using the solutions that we used to use 30 years ago. Trzeba im pomóc. And I think we need to help them. Jeśli proponują rozwiązania dobre, to powinniśmy ich wspierać. So if they're choosing and they're proposing good solutions, I believe we should support them. A jeśli złe, nie pozwolę. But if they choose the wrong ones, we should stop it. We should not allow it. Ja dzisiaj znam dwóch Putinów. Today I can say that I know two Putins. Jeden, który trzyma Rosję, ale reformuje. A dichotomy. One who's holding the Russia with tight power, but is reforming it. Temu Putinowi trzeba pomóc. And that's the Putin that we need to support. Ale drugiego znam Putina. But I also know a second Putin. Kagiebowiec. KGB member. Oh, yeah. I'll show you again. Pozwólcie mi się wzmocnić. Let me get in power. No i na tego musimy uważać. And that's the one we have to watch. Dzisiaj on nie wygra z nami, ze wolnym światem. I believe that he will not win with us today, with a free world. Nie ma szans, bo to jest inna cywilizacja. He has no chances because we're studying a different civilization. Można było te metody stosować wtedy, gdy był niski rozwój techniczny. I believe his methods, he could have used them when there was a low technological development. You could hold someone at a gunpoint and tell them that if you don't dig a tunnel 20 meters long, I'll kill you. But today if I was holding a gun against my computer, I would not be even able to aim at the keyboard. A wymyślić się nic nie da pod pistolet. And nothing you can create on there being held at the gunpoint. Więc nie ma szans. So there are no chances. A teraz pytanie, ile nam guzów ponabija? But the question remains, how many bruises will end up with? Ile złego narobi jeszcze? How many wrongs will he do again? Ale przegrać musi. But he will lose. He has to lose. Jak będziemy solidarni. And if we will be solidary. To naprawdę bardzo szybko naprowadzimy Rosję na właściwą drogę. Quite quickly we will be able to lead Russia to the right path. Jak tylko powstał konflikt, ja szybko zaproponowałem rozwiązanie. As soon as the conflict arose, I quickly proposed a solution. No i świat mnie nie posłuchał. But the world didn't listen to me. Gdybym był Amerykaninem, to by mnie posłuchali. Perhaps if I was an American, maybe they wouldn't listen to me. No tak nie posłuchali. Or not, they didn't. To jest samo rozwiązanie. And the solution was simple. Wyszukajmy 20 mądrych ludzi. Let's find 20 smart people. Którzy znają się na Rosji. People who are familiar with Russia. I dajmy im zadanie. And pose the challenge to them. Opracujcie 10 propozycji, które jak trafią w Rosję, muszą ją nawrócić. You're tasked with finding 10 solutions, 10 propositions, and the one that will be addressing the Russia, and that will change it. Coś nie kupić, coś nie sprzedać, coś zahamować. What do we buy, what do we sell, what do we stop? No różne pomysły. Different ideas. I w tej grupie 20 powinniśmy wyszukać 5 ludzi, których toleruje Putin. And out of those 20, let's say we'll pick the 5 that Putin tolerates. I każdy codziennie dzwoni do Putina. And each one of them would call Putin every day. My Putin, ile ty wczoraj straciłeś na tym twoim zachowaniu? And it would tell him, hey Putin, how much you lost yesterday due to your behavior. My tyle straciłeś. Because this is how much we've lost. Następnego dnia on dzwoni. And the second one, the following day, the no second one. No ile dzisiaj straciłeś, Putin? So how much it was today? Słuchaj, jeszcze trochę, to twoje oligarchowie się na ciebie zabiorą. Listen, one more time, and your oligarchy will come to you. Myśl, jak z tego wychodzimy. Think about it, how to come out from it. Bo ty stracisz, my tracimy. Because when you lose, we lose. Taki pomysł bardzo prosty. And this is a very simple idea. No, ja się no, jak nie posłuchał mnie. Każdy robi po swojemu coś tam. But the world never listened. They didn't listen to me, and everybody deals on their own. A oni nas rozgrywają, dzielą. And they play with us, and they divide us. I nie wiem, kiedy się opamiętamy. And I don't know when we're going to wake up. I po cichu, tylko to się po cichu. And quietly, because this has to be done quietly. Bez szarowania, bez poniżania. Without the charge, I without... I to zdecydowanie, mądre ruchy. But muszą nawrócić. Positive, smart moves that has to change Russia. Because Russia as a nation is a really beautiful nation. But they were not lucky ones with their leaders. It never met with democracy. And we have to help them to introduce the democracy. Let them taste the democracy. But I have to tell you this, that sometimes the democracy really is a pain in the neck for me. maybe we'll be able to fix it. Następny proszę.